przewodniczącego Rady Gminy pana Mariana Jakowicza, pana sołtysa Grzegorza Marycza, księdza proboszcza, księdza Tadeusza i księdza Grzegorza, wszystkich opiekunów i kierowników grup, wszystkich uczestników koncertu Pieśni Maryjnej, a więc chorej, chóry, solistów, a jest ich zgłoszonych 130 osób. Witamy wszystkich zgromadzonych tutaj w tej świątyni, którzy przybyli słuchać i podziwiać wykonawców Pieśni Maryjnej i wspólnie przeżyć te niezapomniane chwile. Dla wszystkich uczestników i gości przygotowano napoje ciepłe pośrednie słodycze. Poczęstunek jest za darmo rozdawany na placu kościelnym. Sponsorami dzisiejszego przeglądu są wójt gminy Krasne, starostwo powiatowe w Rzeszowie, Ekspres Park Krasne, pani radna powiatu rzeszowskiego Renata Gawel, Podkarpacki Zakład Szkolenia Lechapą Grzegorz Modycz, Osioł Krasne, patronat medialny objęło Radio Mija, Strażów.pl, Gminy Gazeta Codzienna i Nowiny 24. Jako pierwszych uczestników zapraszam z kolei Przętę z Malady. Opiekunem jest pani Bożena Stachla-Płonka. Schola wykona dwa utwory, Maryjo Śliczna Pani i Moje Marzenia. Schole prowadzi pani Bożena Stachla-Płonka, zespół uczestniczy w ubogaceniu liturgii parafialnej oraz występach w gminie Krasne. Zapraszam. Świata.
Zapraszam teraz Jolantę Lew i Zbigniewa Morszczeń. Opiekunem jest również pani Jurzena Sławyra-Błonka. Zaśpiewa pani pieśń Łzy Matki. Zmęczony świat popatrzy w oczy Twe, zanurzy się bez garzy gorzkich łez i cicho dał modlitwą odpowiedzia. Przygarnij mnie, bo zagubiłem sens.
Państwa, teraz wystąpi Skola ze Stężowa, której opiekunem jest pani Irena Barnat, a akompaniuje Marta Stące. Skola powstała w 2002 roku, założyła ją pani Irena Barnat. Skola uświetnia wszystkie uroczystości kościelne. Zaprezentuje nam teraz dwa utwory. Panno Piękna od Borawka i Uwielbia Dusza Moja Pana. Zapraszam. Oh.
Anię Przybylską, której opiekunem jest ksiądz Grzegorz Wojtar. Natalia uczęszcza obecnie do klasy czwartej szkoły podstawowej. Jej pasją jest śpiew, piosenek religijnych oraz jazda rowerem. Już drugi raz występuje tutaj na tym przeglądzie. Zaprezentuje nam pieśń Wśród tego dnia. Zapraszam. Źródła i kręte strumyki,
zapraszamy teraz Natalię Reichel i Dagmarę Wiśniewską, których opiekunem jest ksiądz Grzegorz Wojtar. Natalia i Dagmara są uczennicami pierwszej klasy publicznego gimnazjum. Chętnie uczestniczą w konkursach piosenki, lubią śpiewać. Zaprezentują nam pieśni Dobranoc Maryjo oraz Maryjo Śliczna Pani. Zapraszam. Dobranoc.
Teraz wystąpi Katarzyna Krupa, której opiekunem jest pani Irena Mara. Kasia uczęszcza do klasy 6 zespołu szkół w Strażowie. Lubi śpiewać i występować na scenie. Zaprezentuje nam pieśń Matka o wielu twarzach. Zapraszam. Teraz wystąpi Julia Mendlara, której opiekunem jest pani Irena Panosiak. Zaprezentuje nam pieśń Matka, która pod krzyżem stała. Zapraszam.
ojca Tomasza Jędruka, zaś dyrygentem jest Roman Olszowy, prezesem Jagodami Zdzisław Stach. Chór posiada liczny repertuar pieśni, ponad 200 okolicznościowych utworów. Chór systematycznie powiększa liturgię przy świętej we własnej parafii, jak też uczestniczy w koncertach i przeglądach oraz występach organizowanych przez okoliczne parafie bądź inne instytucje kultury religijnego. Ponadto uczestniczy w okolicznościowych mszach świętych. 26 czerwca 2016 roku chór uroczyście obchodził jubileusz 15-lecia. Zespół koncertował modlił się w pielgrzymkach dziewczynnych, a ponadto wraz z chórem Emanuel oraz chórem Santa Familia występował w Lwowie. Zapraszamy. A zaśpiewają nam nieustającą jesteś nam pomocą oraz Santa Maria. Świeży za Bogiem, zawsze w niebie nocą, na ten
Teraz wystąpi Gabriela Mendrala, której opiekunem jest pani Renata Osior. Jest uczennicą pierwszej klasy gimnazjum w Stężowie, należy do szkoły i szkolnego koła Kalinas. Zaprezentuje nam utwór Matko, czy już wiesz? Zapraszam. Thank you.
Państwa, a teraz zapraszamy w szkole dziewczęcą z Parkówki. Prowadzi ją pan Michał Leja. Szkoła dziewczęca powstała zaraz po utworzeniu parafii Parkówka z inicjatywy wówczas kleryka, a dziś księdza Mieczysława Dudka. Angażuje się w podstawę muzyczną mszy świętych, niedzielnych, prowadzenie uczni czy nieszkolnych oraz okolicznościowych akademii. Szkołę tworzą dziewczynki w wieku od 10 do 16 lat. Zaprezentują nam pieśni Tobie Boża Matko oraz Z różańcem Brym. Zapraszam. Jedno z rodzin.
Teraz zapraszamy Marzenę Markowicz, której opiekunem jest księdza Żborda. Marzena jest uczennicą drugiej klasy gimnazjum, od kilku lat uczęszcza także do szkoły muzycznej. Chętnie bierze udział we wszystkich konkursach piosenki. Zaprezentuje nam trzy pieśni Łzy Matki oraz Maryjo Śliczna Pani. Zapraszam. Przygali mnie, bo zagubiłem sen.
Szkole Muzycznej Yamaha. Chętnie bierze udział w przeglądach piosenek, a także w koncertach. Dzięki czemu poznaje wielu wspaniałych ludzi.
jeszcze jeden zespół wokalny instrumentalny Animator, opiekunem jest Jan Bara. Członkami zespołu są nauczyciele i instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego. Zespół działa od jesieni roku 2013. W repertuarze grupy są kolędy, pieśni Maryi Mereninkę oraz dawne przywoje muzyki popularnej. Zaśpiewają Zaufaj bez reszty Maryi, Nowe jutro dziś idziemy. Zapraszam.
Wideo relacja dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego przeglądu pieśni maryjnych będzie na naszej stronie internetowej Sołectwa Strażów i Parafialnych, także można będzie sobie to oglądać. Dziękuję wszystkim zespołom, solistom i ich opiekunom, którzy przyjęli zaproszenie na czwarty przegląd pieśni maryjnych. Dziękujemy za wspaniałą atmosferę na dzisiejszym koncercie. Dla wszystkich przygotowano napoje, ciepły posiłek, który jest rozdawany na placu kościelnym. Na pewno nikomu nie zabraknie, wszystkich zapraszamy. Chciałam jeszcze raz podziękować i wymienić sponsorów dzisiejszej uroczystości, bez których po prostu nasza uroczystość, nasza impreza nie odbywała się. Dziękujemy przede wszystkim panu Gintowi, Wilhelmowi Woźniakowi za dotacje z budżetu gminy Krasne i ufundowanie nagród i oprawy dzisiejszego przeglądu. Również dziękuję sponsorom, panu staroście rzeszowskiemu Józefowi Jodowskiemu, pani Renacie Gawę, radnej powiatowej, panu sołtysowi Grzegorzowi Moryczowi, ekspresbank w Krasnem, a przede wszystkim Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Straży Gminy, które tą imprezę zorganizowało i przeprowadziło. Patronat medialny objęły Radio Wina, Nowiny Gazeta Codzienna, Nowiny 24 i Strażów.pl. Wszystkim parafianom, księdzu proboszczowi, gościom dziękujemy za przybycie na wspaniałą, na dzisiejszą uroczystość i wspaniałą atmosferę. Było to naprawdę duże przeżycie, bo po raz kolejny nasza miejscowość, nasze Sołectwo gościło tak wielu uczestników gości. Niektórzy przybyli z odległych stron naszej diecezji, bo z księdzem Grzegorzem całym autokarem z Podjasła z przybył. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Chciałabym teraz zaprosić pana burmistrza gminy Krasne i panią Renatę Gawę, w imieniu pana starosty, również swojego sponsora, o wręczenie nagród i dyplomów symbolicznych statuetek. Fundowane są dla wszystkich uczestników i również dla opiekunów głów. Panią prezes Nikolę Mazur, również pan to poproszę. Jagodę Leś z panią Anią Borowik. Bardzo proszę teraz solistów z Przybówki, wszystkich i księdza Grzegorza Pojnara.
zespół wokalno-instrumentalny instrumentalny Animator, proszę, z panem Janem Baranem. Oprócz. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Proszę o poczęstunek, który jest przed budynkiem, przed kościołem. Dziękuję bardzo. Zapraszam za Zapraszam Państwa na piąty przechód. Dziękujemy.